Cześć, witajcie. Cześć. Od jakiegoś czasu wśród producentów przede wszystkim smartfonów zapadła moda na prezentowanie i promowanie ostre marketingowo pewnego parametru, mianowicie częstotliwości odświeżania wyświetlacza. Czy rzeczywiście jest się czym ekscytować i skąd się w ogóle to wzięło i o co w ogóle w tym chodzi? Odświeżanie takie klasyczne, tak jak rozumiemy, że coś odświeżamy, to występowało w starych wyświetlaczach kineskopowych, gdzie to działało na takiej zasadzie, że po prostu strumień elektronów linia po linii rysował sobie obraz i ten obraz po prostu znikał i trzeba było narysować na nowo, tak? I to było faktycznie odświeżanie. Jak go nie narysowaliśmy, no to go nie było. I ten obraz się po prostu pojawiał i znikał. To fajnie widać na przykład na zdjęciach. Jak ktoś aparatem zrobił zdjęcie telewizora, to widać, że tam tego obrazu jest pół albo tylko jakiś tam pasek. Taki ciemny pas idzie przez ekran. Bo migawka jest po prostu dużo szybsza niż ludzkie oko i pokazywała, jak to tam, jak wygląda proces tego rysowania. Z racji swojej bezwładności po prostu rejestrowało kolejne klatki, nieco zmienione jako płynny obraz. Tak, i przede wszystkim te linie składało w cały świecący się obraz. Myśmy nie widzieli, jak ten obraz powstawał linia po linii, tylko widzieliśmy od razu całość, bo nasze oko po prostu nie wyłapywało tego, że on jest rysowany i właśnie odświeżany co ileś tam razy. No i właśnie ta częstotliwość pokazuje, ile razy na sekundę był kreślony tenże obraz. Tak, i to naprawdę w kineskopowych telewizorach czy monitorach to się czuło po prostu, tak. To się czuło. No telewizor no to miał ile miał i tutaj specjalnie nic nie można było zrobić. No dobra, miał tam, tyle ile w sieci było. Tyle ile było w sieci, tam się pod koniec 100-hercowe pojawiły telewizory, które po prostu dwa razy ten sam obraz wyświetlały. Trochę nas oszukiwały, ale faktycznie dawało to już pewne wrażenie takiego mniejszego migania. Znaczy nie migotało, bo płynność to było wrażenie, bo płynności... Myśmy tak to odbierali oczywiście. Płynności ci to nie poprawiło, bo klatek było tyle ile było, natomiast faktycznie obraz takie migotanie znikało. No bo słuchaj, no ten obraz trzeba było narysować i on po prostu był rysowany linia po linii. W momencie, kiedy się to robiło częściej, to bardziej miałeś wrażenie, że to jest jeden obraz, a nie jakieś takie ale to coś. Mówimy o ekranie z bańką. Tak. W monitorach z bańką, no to już było gorzej, no bo tu patrzyliśmy jednak z bliska na to, nie? Tak, no tak z doświadczenia wiem, że do dłuższej pracy, no to jak nie miałeś 85 Hz odświeżania, to po prostu to oczy się męczyły. U mnie, każdy to tam miał indywidualnie, ale gdzieś tak 75... Zawsze się przyjemniej robiło, nie? 75-85. Przy na 60 to się nie usiedział człowiek za długo. No tak, ale potem wyszły ekrany LCD, które już nie rysowały obrazu linia po linii. No i co, no w momencie, kiedy pojawiły się ekrany LCD, no to nie ma co odświeżać, bo po prostu obraz ma narysowany i tak dalej. Natomiast ten parametr w tym momencie oznacza, jak często zmienia nam się to, co nam wyświetlacz wyświetla. I to zostało tak naprawdę przyjęte, że to będzie 60 Hz. Długo się to trzymało i jakoś tam nikt z tym specjalnie nie miał problemu, bo przypomnę, że jak ludzie ponad 100 lat temu wymyślali kinematograf, to wyszło im, że 24 klatki na sekundę wystarczą, żeby mieć złudzenie ruchu. Więc 60 to uhuhu, tak? Był świat. Pamiętajcie, że no my ekscytujemy się, kiedy smartfon nagrywa w 60 klatkach na sekundę 4K. No tak, bo zwykle nagrywa w 30 i wszyscy żyją, nie? No, właśnie i tutaj bardzo fajnie, że powiedziałeś o nagrywaniu. No słuchaj, no co nam z tego, no przypuśćmy oglądamy filmik, który jest nagrany w 30 klatkach na sekundę, no to czy ten wyświetlacz będzie wyświetlał 60 razy na sekundę obraz, czy 90, czy 120? Niczego, no bo mamy te 30 klatek na sekundę w filmiku i po prostu więcej nie urodzimy, nie? Oczywiście można zauważyć, że faktycznie jak przewijacie obraz, to on jest płynniejszy przy tych 120 czy tam 160 Hz. No pytanie, czy wtedy wam to jest potrzebne, bo na przykład jeżeli chodzi o graczy, okej, oni na pewno by dostrzegli w niektórych grach, w niektórych sytuacjach tą różnicę. No pytanie, ile takich gier jest w tej chwili na rynku, bo obawiam się, że takie na 165 Hz, które w pełni pokażą, że to ma sens, to na palcach dwóch dłoni policzymy. Znaczy wiesz, jeszcze zauważ, że bebechy, czyli to, co tam jest za wyświetlaczem, muszą ci być w stanie wygenerować ileś tych obrazków na sekundę. No wiadomo, gra to i bardziej wymagająca grafika, złożony obrazek. Słuchaj, ja nigdy w szybkie strzelanki, bo to głównie ten gatunek dynamiczny chodzi, obraz musi być. Ja nigdy w te szybkie strzelanki jakoś tam mocno nie grałem. Zdarzało się, że grałem dosyć intensywnie i nawet tak i w klanach i tak dalej, ale to troszkę inne gatunki, tam akurat odświeżanie to nie miało specjalnie znaczenia. Ale jeżeli chodzi o te szybkie shootery, to z tego co wiem, to nawet ludzie celowo sobie ograniczają
FPS-y generowane przez grę po to, żeby były stabilne. Czyli po prostu, jeżeli gra jest w stanie generować 150, ale czasami ścina do 90, to lepiej dla takiego gracza jest po prostu ustawić na 90 i mieć to stabilnie. No ale to jakby wracamy do tego, co powiedziałeś o, że tak powiem, warstwie dalszej, czyli sprzętowej, czyli karcie graficznej chociażby, ta, która musi sobie poradzić z obróbką tylu obrazów w ciągu sekundy i jeszcze złożonych obrazów, pamiętajmy. Także jak to mówią Amerykanie, long story short, czyli po prostu krótko na ten na długi temat, dla większości normalnych ludzi, szczególnie jeżeli chodzi o telefon, to jest parametr zupełnie bez znaczenia. Ale jest inny parametr, który może być istotny i który możecie faktycznie poczuć, chociaż nie od razu i nie na pierwszy rzut oka. I on jest istotny w ekranach diodowych, czyli w OLEDach, AMOLEDach i tak dalej, gdzie sterowanie jasnością nie odbywa się w typowy sposób poprzez zmianę jasności źródła światła, no bo ekrany LCD są podświetlane od tyłu i tam jest sprawa prosta, w zasadzie można powiedzieć, że analogowa. Świeci jaśniej, świeci słabiej, natomiast no, w AMOLEDach trzeba sterować każdą diodą z osobna. No i tu już wchodzi, oczywiście tam nie będziemy zagłębiać się w szczegóły, bo mało istotne są, ale jest to robione za pomocą modulacji, która z kolei powoduje to, że my to odbieramy, nasz wzrok to odbiera właśnie jako takie migotanie ekranu, którego my nie widzimy, ale męczy nasze oczy. I tu no oczywiście warto wybierać smartfony, które tam właśnie chwalą się tą wysoką częstotliwością tej modulacji tych diodek, czyli im wyżej, tym lepiej. No w tej chwili mamy już modele powyżej. Jak to się nazywa, żeby ludzie wiedzieli, czego szukać. PWM tak? Dimming, i im wyższa wartość, tym lepiej, powyżej 2000 Hz. No to po prostu mniej męczy gały i oczywiście w połączeniu też z dodatkowymi systemami tam chroniącymi nasz wzrok przed szkodliwym światłem niebieskim, to wszystko sprawi, że wasze oczy będą się po prostu mniej męczyły, natomiast samo odświeżanie ekranu nie wpłynie jakoś tam strasznie dodatnio na kondycję waszego wzroku. A pamiętajcie, że patrzycie na telefon coraz dłużej i właśnie ten parametr, który sprawi, że wasz wzrok będzie na koniec dnia mniej zmęczony, chyba jest jednak istotniejszy niż samo gołe odświeżanie, bo tak jak wam wytłumaczyliśmy, nie zawsze korzyści, które z niego płyną, są godne w ogóle uwagi. Zwracajcie uwagę na to, co jest tak naprawdę istotne, chociaż oczywiście częstotliwość odświeżania będzie prościej znaleźć w parametrach no, niż to, o czym tak, mówiłeś. Bardziej medialna jest, no to na tej samej zasadzie jak wojna na megapiksele, a tak naprawdę i tak wszystko się rozbija o obiektyw. No ale to jest temat na kolejny film, zresztą już kiedyś o tym gadaliśmy. Jasne. Trzymajcie się. Cześć.